Jestem dzisiaj na Zeku. Z drugiej strony. Tam byłem ostatnio, co teraz robię zbliżenie. O tamtej plaży. Zaraz będę sobie tutaj chodził od boku. Piękna pogoda. A ja będę miał dzisiaj chrzest woderów. Wodery już są. Wykrywacz przygotowany. I co? Ubieram się. Do zobaczenia za chwilę. A ja już się ubrałem. Taka różnica. Słychać jak idę. Fajna, super guma. Gruba, więc nie powinno się nic dziać, tak jak wspominałem. To co, ja idę w wodę. Idę w wodę. I do zobaczenia za chwilę. No już chwilę chodzę. Bardzo ciepło, piękna pogoda. A tutaj sobie kaczuszki do mnie podpłynęły. Dosłownie jakieś 3 metry ode mnie są. A z fantów to kawałek szkła. No i mamy tak 5 groszy, 1 grosz i 10 groszy, 2 kabzle i kawałek śruby i jeszcze się trafił taki ślepak jakiś z wiatrówki. Na razie chodzę przy brzegu. Za chwilę idę głębiej. Do zobaczenia za chwilę. No i co? To tyle na razie. Heja. No i teraz kawałek jakiegoś mosiądzu. Coś chyba z jakiejś przynęty wędkarskiej. Pewnie z obrotówki czy z czegoś. Ok. Sobie chodzę, chodzę. Tutaj sobie ludzie pływają na łódkach. A teraz znalazłem następnego ślepaka. Przedtem się trafił ołów. No i na razie tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Chodzę sobie, chodzę. Po drodze tam trafiłem jeden ołów. A teraz trafiło się 10 groszy. Piękny dzień. Później sobie jeszcze może pochodzę po tej plaży tutaj. Ale super. Chętnych na sita zapraszam. Na pinpointery też. W razie pytań proszę pisać pod filmem. Ja tam podam numer telefonu, czy tam się jakoś skontaktujemy, czy odpowiem na jakieś pytania. A teraz sobie jeszcze idę teraz w drugą część, w drugą stronę. Zobaczymy, co będzie ciekawego. No, witajcie po jakieś tam znowu po 15-20 minutach. Same klepaki, groszaki się trafiają. Ale teraz sygnał 40. Patrzcie, co jest w sicie. Teraz zmienię obiektyw. O, tutaj tu jest takie brudne. Mamy chyba sreberko. Już je wyciągam. Czekajcie chwilę. Albo ja to przepłuczę. Zaraz wam pokażę. No już jestem. No i już wam pokazuję. Ale piękne. Jest, picie. Cudeńko. Nie spodziewałem się, tutaj bardzo się źle tutaj chodzi, bo jest straszne kamienie wielkie, glina, ale jest. Gitara. Dobra.
idę dalej. Może coś jeszcze będzie, bo już zacząłem wątpić w to miejsce, na same gruszaki, ale będzie trzeba jeszcze pochodzić. Ptaszki śpiewają. Super się chodzi. Ptaszki, tam z powrotem kaczki przyleciały sobie. Się pluskają. Spokój, cisza. I sreberko. Do następnego, heja. No i następny sygnał. No i mamy 50 groszy. No witajcie już na podsumowaniu. Skończyłem, bo coraz więcej plażowiczów. Coraz więcej osób pływających, a nie chciałem im przeszkadzać. No i pokazuję wam, co jest. Czyli trzy kapsle, pultapsy, jakiś korek z wódki, z pieniążków. Jest jakieś ponad 2,50. Trzy ołowie, cztery. No i jeszcze się trafiły takie ślepaki malutkie. No i najciekawsza rzecz. Sreberko. Teraz dobrze widać. Tu mamy próbę. No, wypad udany, nie padało, piękna pogoda. No i co tam, chętnych na sita. Proszę się zgłaszać. Na pinpointerki też. Co tam jeszcze ciekawego? No wodery się sprawdziły, chociaż to przecież normalne, nowe. Nic nie przeciekało. To tyle. Zapraszam do następnego wypadu. Nie wiem, czy to będzie jeszcze z wody, czy może gdzieś wyskoczę w pole jakieś.